Piaseczek mam. Słuchajcie, to co? My czekamy na ekipę samochodową, tak? Taki jest plan? Taki jest plan. Czekamy na ekipę samochodową. Tu mamy jeszcze dwie dziewczyny, które się zgłaszają. Kasię i Gosię. Gosia chce nam przeczytać swój postulat i transparent, a Kasia gdzieś zniknęła. A jest Kasia. Ja się tak naprawdę wcale nie zgłaszałam, ale mam tutaj swój transparent, na którym jest napisane w imię matki i córki i wolności naszej. Wypierdalać! Wiesz, mówię dzisiaj drugi raz do mikrofonu, trochę już jestem zmęczona. To jest też któryś mój dzień z kolei, w którym pociągam ludzi, krzyczę do mikrofonu, nie tak dużo jak koleżanka, ale i mimo wszystko. I to, z czym my mierzymy się tutaj w małych miasteczkach i w mniejszych miejscowościach, Malbork to w porównaniu do Sztumu metropolia, sztumska wieś w porównaniu do Sztumu to jest Pipidówa. I te kobiety, i my wszystkie, zaszczute tym męskim, często chorym, a właściwie zawsze chorym patriotyzmem, bo patriarchat jest tworzony przez chorych mężczyzn. I tutaj z wdzięcznością i radością słucham kogoś takiego jak Piotr. Bo to mogę sobie wyobrazić, że z takimi mężczyznami możemy stworzyć partnerstwo, możemy być na równi, możemy tworzyć to państwo normalne, uśmiechnięte, przyjazne. Takie państwo, do którego ci nasi wszyscy z Norwegii i z Londynu będą chcieli wracać, a nie z niego uciekać. Tak? My nie chcemy się dzielić, my nie chcemy stąd wyjeżdżać, my nie chcemy musieć stąd wyjeżdżać. My chcemy żyć w kraju, w którym będzie nam się dobrze żyło wszystkim i tutaj i katolikom, bo mi jest szkoda trochę tych ludzi wierzących, którym Kościół, ci, którzy nim zarządzają, ten Kościół zabrali. Ja nie jestem nastawiona wrogo do nikogo. Ja, mi daleko jest do gniewu takiego absolutnego i pogardy do tych ludzi, tak? Ale nie podoba mi się hipokryzja Kościoła katolickiego, nie podoba mi się to, z jaką pychą żyją i przede wszystkim nie podoba mi się nierozwiązana sprawa pedofilii w Kościele. Jestem absolutnie przeciwna. I kochane moje kobiety, siostry, ja bym chciała powiedzieć, że ten patriarchat to nie jest kwestia tylko mężczyzn, że oni nam coś narzucają. To jest w nas. Spytajcie same siebie, jak często pozostawiacie wybory, pozostawiacie swoje życie w rękach mężczyzn, myśląc, że sobie nie poradzicie, że bez mężczyzn jesteście nikim, że musicie wyjść za mąż, żeby być kimś, rodzić dzieci. Tak? Tutaj też musi nastąpić pewna edukacja i pewien taki proces w nas samych, w nas kobietach, żebyśmy zrozumiały, że my też mamy tą siłę sprawczą i mamy w sobie agresję, mamy w sobie gniew, który teraz wylazł z nas, dzięki Bogu, i ta rewolucja mnie bardzo cieszy, ale my nie potrzebujemy dopełnienia, my jesteśmy idealne takie, jakie jesteśmy. Dzięki bardzo, więcej nie mam nic do powiedzenia, może jeszcze raz w imię matki i córki wolności naszej wypierdalać! Ja mam do powiedzenia tylko tyle. Nie pozbawiliście nas możliwości aborcji, tylko siebie szacunku. Brawo. Wielkie brawa dla Gosi. I teraz słuchajcie, Marta Lempart była wczoraj w Zakopanem, o tym pewnie nam opowie, dzisiaj w Dzierzgoniu, teraz jest w Malborku, ale to nie koniec, bo Marta jeszcze jedzie do Gdańska na Plac Solidarności, gdzie tam już też na ciebie będziemy czekać. No ja jeszcze byłam w Ostródzie i w Elblągu, to było w czwartek. Wczoraj byłam w Zakopanem, dzisiaj byłam też w Iławie. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że robimy taką akcję, która nazywa się Nie będziesz szła sama, bo widzimy, że władza sobie wymyśliła taki sposób, że nie przyjdzie do mnie, kiedy widzi mnie i 100 tysięcy ludzi w Warszawie. I nie przyjdzie do nas do biura, tchórze pierdolone, Wiejska 16, panie Ziobro, jakby pan zapomniał,
tylko będzie dopadać 14-latkę w Olsztynie, będzie spisywać ludzi w Jeleniej Górze i będzie zaczepiać tych, których uważa za słabych. A to jest gówno prawda. Nikt nie jest słaby w tej rewolucji. Nikt nie jest słaby w tej rewolucji. I wydaje mi się, że to jest już taki ostatni, żałosny podryk przestraszonych chłopców. Widzieliście Kaczyńskiego w zeszły piątek? 70% warszawskiej policji stało u niego pod domem. Kilkaset radiowozów, kilka tysięcy policjantów. Wyobrażacie sobie poziom strachu tego człowieka? Skoro tak się obstawił, skoro sam sobie zrobił lockdown, sam sobie zrobił zostań w domu? Ze strachu przed ludźmi. I oni się tak strasznie boją. I wiem, że to jest ciężko i że policja dzwoni, kłamie, że chce pomóc. Policja przychodzi, chce rozmawiać. Policja mówi, żeby lepiej przyjąć mandat, bo coś tam. Czasy, kiedy policja była służbą państwową, już się skończyły. Policja jest służbą partyjną i dostaje rozkazy. Wczoraj dwie akcje się zadziały. Pierwsza to była akcja właśnie tak zwanych przyjacielskich kontaktów. W kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce panowie policjanci doradzali po przyjacielsku, żeby nie protestować. Bez żadnego trybu, bez wezwania na przesłuchanie, bez powiedzenia, jaka to czynność, bez powiedzenia, w jakim charakterze ma być ta rozmowa. A wieczorem cała polska policja ostrzegała, że będzie zabierać ludziom nagłośnienie. Że to jest następny krok, że będą wyłączać mikrofony, że będą zabierać czekaczki. I to się działo już wczoraj w Warszawie, dzieje się dzisiaj w Krakowie. I za każdym razem te rozkazy idą z góry. Za każdym razem to jest tak, że ktoś w Warszawie wymyśla, jak dowalić protestującym. Ale teraz jak spojrzymy na mapę, na te 600 miejscowości, bo to jest 580 miejscowości na naszej mapie, a podejrzewam, że jest ich jeszcze więcej, to nagle się okazuje, że owszem, kogoś spisują, komuś coś zabierają, kogoś straszą, ale jakby nie liczyć, jakby nawet policzyć wszystkich policjantów i całą żandarmerię i wszystkie służby, plus tych nazioli, których Kaczyński wezwał do bicia nas, to nas jest i tak więcej. To ludzi pragnących wolności jest więcej, nas będzie zawsze więcej. Dlatego każda dyktatura upadnie, bo ludzi pragnących wolności jest zawsze więcej niż wszystkich służb razem wziętych i wszystkich funkcjonariuszy. I zobaczcie, co nam się już udało zrobić. Kaczyński wysłał ich wszystkich.